Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugą część rozmowy z panem doktorem Leszkiem Sykulskim. I dzisiejsza część rozmowy będzie odpowiedzią na Państwa pytania. Ponieważ pytań było blisko 500, to umówiliśmy się w przerwie z panem doktorem, że no, będziemy zadawać tyle, ile pytań tutaj nam przyzwoicie, żeby zajęło czasu, ale pan doktor się zobowiązał, że na resztę tych pytań, które wybierze, odpowie u siebie w programie. A ja oczywiście chciałam z całego serca podziękować naszym patronom, przede wszystkim Stanowi i Barbarze Zadrożny, SNB Award, również patronom z Patronite i również z tym wszystkim Państwu, którzy wspieracie nasz kanał na YouTubie. Nie mówię dzień dobry, ale witam ponownie. Kłaniam się Pani, kłaniam się Państwu. I oczywiście zaczniemy od pytań naszych patronów. I można powiedzieć już właściwie tradycyjnie mamy pytania od pana Pawła Rudnika. Część oczywiście pytań będzie się częściowo chociażby pokrywała z tym, o czym mówiliśmy w pierwszej części, do której Państwa odsyłam. No ale tym, którzy oglądają nas teraz, już czytam pytania od naszego patrona Pawła Rudnika. Szanowny panie doktorze, pytanie numer jeden. Już 2 lata temu dostałem od znajomego z Trójmiasta fotki przedstawiające gigantyczne ilości amerykańskiego ciężkiego sprzętu wojskowego rozładowywanego w gdyńskim porcie co miesiąc. Gdzie on znika? W cudzym słowie, bo nie wierzę, że pozostaje w polskich jednostkach wojskowych pod polską kontrolą. Z kilku źródeł słyszałem, że jest on w Polsce magazynowany dla wojsk amerykańskich na wypadek rozlania się konfliktu na Ukrainie i na inne kraje regionu. Tak, ja także widziałem, myślę, że to jest powszechnie wiedza dostępna o tych dużych transportach. Oczywiście nie o wszystkich wiemy, myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej, ale że są takie transporty i te zdjęcia z portu są obiegły sieć. Myślę, że to jest kilka rodzajów transportów. Po pierwsze dla tych pododdziałów, dla tych także amerykańskich, które są rotacyjne, można w ten sposób powiedzieć, tych jednostek rotacyjnych, które się w Polsce zmieniają, ale także od czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje umowa o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jest to moim zdaniem absolutnie skandaliczna umowa, ponieważ ona czyni część terytorium państwa polskiego praktycznie eksterytorialnym. Tam nie sięga jurysdykcja polskich sądów, to jest wszystko w gestii amerykańskiej żandarmerii wojskowej i niewątpliwie te jednostki amerykańskie na terytorium państwa polskiego też są zasilane logistycznie ze strony Stanów Zjednoczonych. Osobna sprawa to oczywiście transporty morskie, które następnie koleją są przewożone na przykład do portu lotniczego w Jasionce w Rzeszowie i tam stamtąd trafiają na Ukrainę, czy też transportem kolejowym trafiają na Ukrainę. No, wiemy doskonale, że te transporty wojskowe cały czas przez Polskę idą, jeśli chodzi o wsparcie wojskowe Ukrainy. To nie tylko polski sprzęt, ale także sprzęt amerykański. Mhm. I pytanie drugie również pana Pawła Rudnika. Patrząc na wykres cen ropy na świecie, można zauważyć, że około roku przed upadkiem ZSRR, czyli 92 rok, do czasu objęcia władzy w Rosji przez Władimira Putina, czyli 2002, ceny ropy cały czas spadały o około 75% za baryłkę. Patrząc na aktualne ceny ropy i ich tendencje, mam wrażenie, że teraz idziemy w tę samą stronę, a celem jest całkowite osłabienie, w nawiasie, wykończenie finansowe Rosji, tak samo jak 24 lata temu. Co pan na to? Władimir Putin doszedł do władzy 31 grudnia 1999 roku. Wtedy przejął obowiązki od Borysa Jelcyna. W kolejnym roku wygrał wybory prezydenckie. To tak gwoli ścisłości. Natomiast sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Różnica jednego dnia. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o ten temat. Doskonale wiemy, że
To nie tylko Rosja czerpie spore oczywiście zyski z handlu węglowodorami, ale także chociażby kraje Zatoki Perskiej. Sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Ona się wiąże też z tym tak zwanym Zielonym Ładem i tym, co obserwujemy w Unii Europejskiej. W mojej ocenie jest to absolutne szaleństwo, czyli próba takiego gwałtownego odejścia od węglowodorów, no bo przecież znamy te plany odchodzenia od produkcji aut z napędem spalinowym. Dla mnie jest to nic innego, jak tylko i wyłącznie ideologia. Pokusiłbym się nawet o pewien publicystyczny zwrot, że w miejsce czerwonych Kmerów pojawili się zieloni Kmerzy i mamy do czynienia z takim zielonym terroryzmem właściwie, gdzie próbuje się zastraszać państwa takie jak Polska, aby zamykały kopalnie, które rzekomo są nierentowne, a wiemy dobrze, że Polska śpi na węglu i próbuje się nam narzucać OZE, a wiemy, że te główne technologie, wysokie technologie posiadają Niemcy, jeśli chodzi o OZE, ale to w żaden sposób nie zaspokoi potrzeb, a zwłaszcza potrzeb elektromobilności. Nie ma takiej możliwości, aby dzisiaj te dziesiątki milionów aut, które jeżdżą po Polsce w ciągu tak krótkiego czasu, jak chce Komisja Europejska, zastąpić taką samą ilością aut o napędzie elektrycznym, bo to groziłoby blackoutami, to groziłoby wyłączeniami energii, nie byłoby takich możliwości. A druga sprawa, no to kwestia, prawda, też przechowywania tych odpadów. Wiemy dobrze, że elektromobilność jest eko tylko i wyłącznie z nazwy. No do produkcji silników elektrycznych wykorzystuje się chociażby kobalt wydobywany w tragicznych warunkach przez dzieci prawda, w Kongo i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy powszechnie znane, że o bezpieczeństwie przeciwpożarowym nawet nie wspomnę, bo trudno, no aż strach pomyśleć, co się może stać z blokiem mieszkalnym, w którym na przykład kilka samochodów elektrycznych się zapali, których nie da się tak po prostu ugasić. Przyznają to sami strażacy, wysocy, starsi oficerowie Państwowej Straży Pożarnej. Wiele takich wypowiedzi jest. W związku z tym widzimy, że tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o ograniczanie mobilności ludzi. 15-minutowe miasta, właśnie elektromobilność, czyli wykluczenie transportowe, ale takie w nowoczesnym wydaniu. Do tego projekty pozbawienia ludzi gotówki, bo gotówka jest niehigieniczna, bo gotówka, to oczywiście mówię z pewnym przekąsem, czy też powtarzając narrację tych, którzy lansują takie teorie, bo gotówka służy do zasilania aktów terroru, terroryzmu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pan pozwoli, to oczywiście odsyłam państwa do pierwszej części, kiedy pan o tym tak mówił. Mamy do czynienia po prostu z czymś, co w naukach społecznych, czymś, co w szeroko pojętych badaniach nad bezpieczeństwem nazywa się sekurytyzacją. Jest taki termin w naukach społecznych, który odnosi się do procesu, w którym władza, czy to państwowa, czy też korporacje ponadnarodowe, biorą jakieś obiektywnie istniejące zjawisko, czy proces, na przykład terroryzm, ale czynią z niego centralny aspekt bezpieczeństwa, centralny problem bezpieczeństwa który służy za pretekst do ograniczania coraz większego praw obywatelskich, wolności człowieka. Tak było z terroryzmem. Przecież wystarczy przypomnieć rok 2001, kiedy po zamachach na Światowe Centrum Handlu i na Pentagon, prawda, podjęto te uchwały, Patriot Act przyjęto, zaczęto ograniczać prawa obywatelskie, ale zaczęto też ograniczać rozliczenia gotówkowe. Mówiąc, prawda, chociażby ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, czyli bardzo drastyczne ograniczenie rozliczeń gotówkowych, które praktycznie każdego roku pojawiają się kolejne plany jeszcze większego ograniczania. Tak było też z koronawirusem na przykład. Proszę zobaczyć, że Rusy przecież istniały w okresie zimnej wojny, istniały w latach 60., 70., 80. Można wziąć z wydawnictwa dotyczące chorób wirusologii, z wydawnictw lekarskich z lat powiedzmy 70. czy 80., tam jest mowa o koronawirusach. No ale akurat w 2020 roku jedna odmiana została przedstawiona w mediach, w tej narracji, jako centralny problem bezpieczeństwa. Centralny problem bezpieczeństwa, na mocy którego bezprawnie ludzi pozbawiano wolności. No i podobnie wojna na Ukrainie stała się też takim procesem, podlega pod proces sekurytyzacji. Cokolwiek byśmy nie chcieli powiedzieć obiektywnie na temat Rosji, jest traktowane jako niemalże przestępstwo. Niemalże przestępstwo. Takie osoby, które chcą obiektywnie podejść do tematu, są nazywane ruskimi onucami, ruskimi agentami i tak dalej. Następuje proces sekurytyzacji, ograniczania wolności słowa, gdzie walka z tym złym Putinem jest, no właśnie, takim pretekstem do tego ograniczania. I trzecie pytanie, również pana Pawła Rudnika.
Czy podróżując po krajach europejskich nie ma Pan, tak jak ja w nawiasie, wrażenia, że nasz kraj przegonił w większości kwestii kraje zachodnie, nie mówiąc już nawet o sąsiadach z byłego bloku wschodniego, pod kątem wygody i komfortu życia codziennego? I tutaj do tego, co było wcześniej, mam tu na myśli na przykład bankowości internetowe i towarzyszących jej usług, płatności mobilnej, sieci paczkomatów, dostęp do usług urzędowych przez internet, e-recepty i wiele innych. Tak, widzimy to, czy paczkomaty wspomniane, czy Blik na przykład, który jest przecież polskim wynalazkiem, jest niezwykle popularny i to pokazuje, że Polska jest bardzo mocno przygotowywana do obrotu bezgotówkowego. Jest cały ten program Polska Bezgotówkowa na przykład, który oswaja Polaków. To jest jakby gotowanie żaby. To nie jest tak, że gotówkę nam zabiorą za miesiąc czy za rok. Jest to proces oswajania z tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o kraje Europy, ja podróżuję i to, co obserwuję, to jeżeli chodzi o zachodnią Europę, to niestety tragiczne w skutkach wprowadzanie multikulturalizmu. No niestety to, co widziałem, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, no pokazuje, że Europa odeszła bardzo głęboko, bardzo daleko od swoich korzeni cywilizacyjnych. Widać, że ten cały projekt multikulti po prostu zwyczajnie się nie powiódł. Ja mam znajomych w Europie Zachodniej, którzy znam też Polaków, którzy mieszkają chociażby w Niemczech i którzy mówią wprost, że boją się w Berlinie wychodzić po godzinie 22 na ulicę, boją się iść na metro wieczorem po zmroku, tak? Bo to jest właśnie ten efekt multikulti, więc tutaj... Mówi Pan o tym, że emigranci głównie zagrażają, tak? Mówię o realnych, konkretnych zagrożeniach ze strony nielegalnej imigracji, czy w ogóle tej polityki sterowanej przez państwa zachodnie i promowanej przez także korporacje ponadnarodowe, właśnie takiego multikulturalizmu, który jest ogromnym zagrożeniem w mojej ocenie dla cywilizacji europejskiej. Przechodzimy teraz do pytań naszych widzów i ktoś o niku Ultimate Tool. I pytanie, czy Anglia i Francja dobrze zrobiły, że ustępowały przed żądaniami Hitlera w celu zachowania pokoju? No, patrząc na historię Wielkiej Brytanii, to myślę, że całkiem nieźle na tym wyszła, że wykorzystała Polskę jako zderzak strategiczny. Zresztą Anglosasi są z tego jak najbardziej znani. Ja się domyślam, że tutaj chodzi o pewną sugestię, czy nawiązanie do współczesnej polityki, no ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że historia się powtarza. Pewne procesy się mogą powtarzać, ale istota, tło epoki, nie da się tego jeden do jednego przenieść. To jest ahistoryczne takie podejście. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat historii, przez pryzmat lat 30., dyplomacji lat 30., myślę, że Wielka Brytania bardzo mocno to zdyskutowała. Skontowała. To znaczy dała sobie czas. Dała sobie czas, mając bezpieczeństwo i jak widać Anglosasi na tym doskonale wychodzą, patrząc na dzieje polskich powstań w XIX wieku i to jak one mocno były także w pewnym sensie inspirowane także przez dyplomację brytyjską, bo Brytyjczycy chcieli, żeby te powstania przecież wybuchały, bo one absorbowały bardzo mocno Rosję, czyli głównego rywala, jednego z głównych rywali Wielkiej Brytanii, no to widać, że ta polityka jest cyniczna. To znaczy, że Brytyjczycy nie mają... To jest racjonalna dla nich. Tak, jest absolutnie realna, jest absolutnie... Tak wygląda po prostu polityka realna. Tak wygląda polityka realna, gdzie nie ma przyjaciół, gdzie nie ma wrogów, są sojusznicy, są przeciwnicy, którzy nie są wieczni. Wieczne są interesy, tutaj cytując Lorda Palmerstona. I Osień Nawara. Pytanie, jakie roszczenia ma Rosja w stosunku do Polski i czy nie można na nich temat najpierw z Rosją negocjować, zamiast mówić o wojnie? Z tego, co mi wiadomo, a zajmuję się naukowo analizą polityki rosyjskiej, polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej kilkanaście lat, Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, nie ma żadnych roszczeń, które były, takich roszczeń, no nazwijmy to, czy terytorialnych, czy dotyczących mniejszości rosyjskiej w Polsce. No absolutnie tutaj nie ma żadnej rozbieżności interesów między naszymi narodami, między naszymi państwami. Ja rozmawiam z Rosjanami
z rosyjskimi dyplomatami, z rosyjskimi naukowcami, dziennikarzami od wielu, wielu lat. Bywałem w Rosji, kiedy swobodnie można się było poruszać także na wschód i nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek rosyjski polityk, intelektualista czy zwykły Rosjanin miał jakiekolwiek roszczenia wobec państwa polskiego. Oczywiście są Rosjanie, którzy się krytycznie, czy nawet bardzo krytycznie wypowiadają na temat polskiej polityki zagranicznej, na temat służalczości polskich elit politycznych w Warszawie względem Waszyngtonu czy względem Londynu, no ale to jakby zrozumiałe jest z punktu widzenia interesów geopolitycznych Rosji. Dlatego ja uważam i podkreślam to, że nie ma żadnych rozbieżności takich strategicznych interesów Polski i Rosji i nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, poza jednym czynnikiem, w nawiązaniu dobrosąsiedzkich relacji z Federacją Rosyjską. Tym jednym czynnikiem, który broni właśnie normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, to są wpływy państw anglosaskich, czyli wpływy wywiadów amerykańskiego i wpływy wywiadu brytyjskiego, które traktują Polskę jako zderzak strategiczny. Wiemy doskonale z artykułu w amerykańskim dzienniku New York Times z końca lutego 2024 roku, że na terytorium Ukrainy wywiad brytyjski MI6 i wywiad amerykański CIA dyslokowały, stworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych, które były i są wykorzystywane przeciwko Federacji Rosyjskiej. No to pokazuje, że Ukraina stała się zakładnikiem obcych interesów. No i niestety obawiam się, że również Polska, jeśli nie stała się, to staje się podobnym zakładnikiem interesów państw anglosaskich, a niestety optymistą tutaj nie jestem, patrząc na dzieje chociażby tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, o którym powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, czy wiele innych takich wypowiedzi, chociażby ministra Radosława Sikorskiego, który wprost przyznaje, że ma żonę z amerykańskim obywatelstwem, Amerykankę i syna, który służy w armii amerykańskiej, a pamiętamy, że w przeszłości miał paszport również brytyjski. W związku z tym warto zadać pytanie o lojalność, gdzie, wobec którego kraju jest bardziej lojalny Radosław Sikorski, bo przecież nie można powiedzieć, że interes państwa polskiego jest całkowicie zbieżny, taki sam jak interes Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. A teraz kolejne pytania od pana chyba, albo pani Meszchuga. Jaka jest pana opinia odnośnie pomysłu przyczyny przedłużania wojny w Ukrainie do trenowania i ulepszania militarnych algorytmów sztucznej inteligencji przez obie strony konfliktu? Co można zrobić, żeby ten teatr zakończyć? Po pierwsze, wojny na Ukrainie. Określenie w Ukrainie jest dziwolągiem językowym i sprzecznym z zasadami języka polskiego, co potwierdził profesor Jan Miodek. Natomiast jeżeli chodzi o algorytmy dotyczące sztucznej inteligencji, dotyczące chociażby dronów zabójców, To jest niestety przyszłość. To jest przyszłość, gdzie autonomiczne drony zabójcy będą działać na polu walki. Znaczy przyszłość w znaczeniu zastosowania masowego, bo pojedyncze zastosowania są już znane, są prototypy tego typu broni. Pewnie są wykorzystywane na polu walki, ale to jest objęte zapewne tajemnicą. Natomiast czy można temu zapobiec? Myślę, że można sobie zrobić taką retrospekcję i historycznie zapytać się, czy można było zapobiec na przykład rozwojowi kolei, albo rozwojowi lotnictwa, albo rozwojowi internetu. Moim zdaniem to bardzo... Czy rewolucji przemysłowej po prostu. Czy rewolucji przemysłowej. Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej, Odkrycie, w którym powiedzmy autorka postuluje, aby gdyby nastąpiło jakieś odkrycie naukowe, które miałoby zaszkodzić ludzkości, zaszkodzić pojedynczym ludziom, to należałoby je zniszczyć, pozbyć się go. Natomiast wiemy, że to jest tylko i wyłącznie pewna fikcja literacka, pewne myślenie życzeniowe poetki. Pewne myślenie życzeniowe poetki wynikające z jakichś pobudek, prawda, wysokich, moralnych powiedzmy, czy jakichś innych. Natomiast w tym przypadku moim zdaniem zapobiec się temu nie da, bo państwa są zainteresowane, aby zyskiwać przewagę na polu walki, czy też w przestrzeni walki, bo teraz już trzeba mówić o 5 domenach, nie tylko powietrze, ląd i morze, ale także przestrzeń kosmiczna, no i cyberprzestrzeń, czy szeroko rozumiana przestrzeń informacyjna. A wracając do metafory naszej noblistki, można też powiedzieć, że
postęp ponad wszystko, więc to też jest pewna idea. I pan lub pani Kaltrask. Mam jedno pytanie i proszę mieć odwagę je zadać. Jak to jest być ruską onucą i putlerowskim czopkiem? Rozumiem, że pan te pytanie zadaje do nas obojga, bo skoro ja jestem gospodynią, to wobec tego. Jak pan się czuje, będąc tak... Raczej współczuję tym osobom, które posługują się tego typu, no przecież nie, przecież nie argumentacją, tylko tego typu wyzwiskami. Myślę, że to jest dowód słabej Polski, słabości państwa polskiego, słabości naszego narodu, narodu bardzo mocno zakompleksionego, który chce właśnie pokazywać się jako ten bardziej cywilizowany niż ci barbarzyńcy ze wschodu i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje brak argumentacji. Używają tego określenia zwykli Polacy otumanieni przez media masowej dezinformacji. Pamiętamy zresztą, co robiła TVP z czasów rządów PiSu, gdzie była po prostu tubą rządowej propagandy i wcale się nie kryto z taką bardzo prymitywną propagandą, bo tak trzeba rzeczy nazywać po imieniu. I ludzie rzeczywiście przesiąknięci taką propagandą i sianiem nienawiści i żyjący w teatrze strachu będą się odwoływać do najniższych emocji, do próby zastraszania, opluwania, ale najczęściej zza węgła, zza bezpiecznej klawiatury, w internecie. Natomiast tym ludziom najczęściej brak cywilnej odwagi. Ci ludzie nie myślą na zasadzie przyczyn i skutków, nie szukają przyczyn danych zjawisk, tylko szukają łatwych rozwiązań na trudne pytania. Jeżeli z kimś się nie zgadzają albo media właśnie masowej dezinformacji podpowiadają im, aby kogoś nienawidzić, to robią to właśnie w sposób niezwykle zapalczywy, używając takich epitetów. Jeżeli to robi zwykły człowiek bez wykształcenia, bez większej wiedzy na temat świata, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale jeżeli do tego typu epitetów uciekają się dyplomaci, generałowie, pracownicy naukowi uniwersytetów, to tutaj absolutnie nie może być na to wytłumaczenie. To jest przykład zdziczenia, czy wręcz zbydlęcenia tej części społeczeństwa. Niestety z polskiej inteligencji niewiele zostało, patrząc na to, jak rozwijają się dzisiaj studia wschodnie, czy rosjoznawstwo w Polsce, gdzie właściwie prac obiektywnych na temat Rosji no, szukać jak ze świecą w ręku. To pokazuje, że nasze społeczeństwo stacza się w taką otchłań, gdzie na końcu tej otchłani widać desuwerenizację państwa polskiego. Niestety tego typu retoryka działa fatalnie, destrukcyjnie na polską kulturę strategiczną, na kulturę dialogu, na szacunek jednego człowieka do drugiego. Ci ludzie, którzy używają określenia onuca, agent, putler i tak dalej, bardzo często też chodzą w niedzielę do kościoła, są bogobojni, modlą się, a w Częstochowie bardzo często używało się kiedyś określenia na takich fałszywych pielgrzymów. Mówiło się, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, więc to jest taki obskurantyzm, takie polskie kołtuństwo, które doskonale znamy z historii, ale nie trzeba sięgać do czasów, prawda, wieszczów narodowych, czy jeszcze wcześniej, do czasów I Rzeczpospolitej, aby mieć przykład takiego właśnie kołtuństwa w życiu publicznym, gdzie no, tymi aktorami są bardzo często nawet profesorowie czy doktorowie na uniwersytetach. No nie wróżę niestety tutaj dobrej przyszłości, jeżeli będzie tolerancja dla tego typu zachowań w przestrzeni publicznej, a pamiętajmy, że te hasła, które jeszcze Solidarność wznosiła o pluralizmie poglądów, o wolności słowa, zostały dzisiaj całkowicie zapomniane. Artykuł 54 Konstytucji jest łamany na porządku dziennym przy aprobacie społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo się nie obudzi i nie powie stop, to się obudzi bez gotówki, obudzi się w nowym, wspaniałym świecie, który będzie nową formą, cyfrową formą obozu koncentracyjnego. Pan Kaltrask, który zadał to pytanie, pan dość emocjonalnie na to pytanie odpowiedział, ponieważ ja też się czuję w jakiś sposób przywołana do odpowiedzi, to myślę sobie, że bardzo bym zachęcała pana i też te osoby, które właśnie taki sąd wydają,
do tego, żeby czasami właśnie też otwierać się na innego rodzaju narracje, bo oczywiście możemy w wielu sprawach się, czy państwo, bo ja staram się tu być neutralna, nie zgadzać, ale dobrze znać też inne poglądy, inne spojrzenie i rozszerzać, bo niekoniecznie musimy się zgadzać, a nie musimy się obrażać. Także serdecznie Pana pozdrawiam. I Pan Daniel Piesto, pytanie, co zmieni się w Polsce, jeśli Ukraina przegra wojnę? No myślę, że czeka nas, bo to, że Ukraina przegra tę wojnę, nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Moim zdaniem Ukraina już tę wojnę w pewnym sensie przegrała, bo o tyle, o ile jeszcze linia frontu jakoś jest utrzymywana, chociaż Rosjanie mają inicjatywę, no to Ukraina już przegrała. Przegrała demograficznie, przegrała gospodarczo, przegrała bardzo, bardzo wiele przede wszystkim także istnień ludzkich, bo dokładnych danych nie znamy. Wiemy, że jest to tajemnica przede wszystkim wojskowa, ale chociażby Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, kiedy przecież w przypływie szczerości powiedziała, że zginęło już 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich, a powiedziała to już dosyć dawno temu. I to chodzi o tylko żołnierzy, a nie mówimy. I chodzi tylko o żołnierzy, którzy zginęli. Mówimy tylko o żołnierzach, którzy zginęli, a nie tych, którzy są kalekami, którzy zostali wzięci do niewoli, którzy są dezerterami, którzy uciekli z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę skala, ogrom tych strat, które poniosła Ukraina, jest no, niewyobrażalna. Czytałem jeden z artykułów, który mówił o tym, że skala amputacji kończyn na Ukrainie jest porównywalna z okresem I wojny światowej. No to już powinno dawać bardzo wiele do myślenia. I teraz patrząc na skutki dla Polski na przykład, no to w mojej ocenie może w ten sposób, patrząc analitycznie, scenariuszowo, może dojść do kilku różnych scenariuszy, kilkunastu nawet takich różnych scenariuszy, generalizując, gdzie z jednej strony nastąpi wzrost nastrojów nacjonalistycznych, tak jak w Republice Weimarskiej na przykład, prawda, po przegranej przez Niemcy pierwszej wojnie światowej, może dojść właśnie do zwiększenia tego ukraińskiego nacjonalizmu, szowinizmu, do zwiększenia się tych nastrojów probanderowskich i tak dalej, ale też poszukiwanie winnego. Też wspominałem o tym w pierwszej części naszego spotkania, że może się ta złość, ten gniew społeczeństwa ukraińskiego, a przynajmniej części establishmentu politycznego, obrócić przeciwko Polsce, gdzie sojusznikiem mogą stać się Niemcy, gdzie ten sentyment wielki do Niemiec, który występuje na Ukrainie, może pogłębić się jak próbę zacieśnienia współpracy, no a Polska będzie traktowana jako główny wróg. Przegrana wojna oznacza kolejne migracje, niewydolność systemu emerytalnego, w ogóle niewydolność systemu gospodarczego, który na Ukrainie nie przetrwałby bez kroplówki finansowej z Zachodu. To oznacza także, że do Polski trafią zdemobilizowani żołnierze ukraińscy, bardzo często z syndromem PTSD, czyli z syndromem stresu pourazowego, w tym przypadku bojowego stresu pourazowego. To oznacza zwiększenie przestępczości w Polsce, także być może przestępczości zorganizowanej, znaczy nie być może, na pewno, bo to są trendy, które występują po prostu, które mamy przykłady historyczne, prawda, gdzie zdemobilizowani żołnierze bardzo często trafiali do różnego rodzaju organizacji przestępczych. W tym przypadku także część tych żołnierzy, czy spora część, wróci do swoich partnerek, żon, prawda, które są w Polsce, do dzieci, które są w Polsce. No to oznacza też negatywne aspekty zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Więc ja nie spodziewam się niczego dobrego w tym zakresie, jeżeli nie dojdzie do jak najszybszego zakończenia tego konfliktu, tak aby Ukraina mogła odzyskać możliwość w ogóle zagospodarowania tych swoich zasobów kadrowych, no bo jeżeli będzie ta wojna dłużej trwała, jeżeli będą dalsze transporty sprzętu wojskowego na Ukrainie, będzie dalej wsparcie dla Ukrainy, no to dojdzie do sytuacji, kiedy Ukraina stanie się państwem upadłym. I w tym momencie możliwość zagospodarowania tych chociażby właśnie żołnierzy, tych setek tysięcy żołnierzy, no będzie praktycznie żadna. Ci ludzie się rozejdą, rozleją się po Europie. To będzie potężny problem. Dlatego w naszym dobrze pojętym interesie jako państwa polskiego jest to, aby jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Ja jestem przerażony tym, że w mediach głównego nurtu w Polsce odmienia się słowo
słowo wojna przez wszystkie przypadki. Wojna jest na ustach polityków, ekspertów, komentatorów, dziennikarzy, a nikt tak naprawdę nie mówi o pokoju, o tym, żeby jak najszybciej usiąść do stołu rozmów, czy to w Turcji, czy w Mińsku białoruskim i po prostu jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Pan lub pani Oniku, twój ojciec pijany, nie biorę tego do siebie ze względu na to, że mój był abstynentem. I witam pani Moniku i panie Leszku. Czy uważa pan, że przyłączenie się Polski do globalnego południa i odejście od zachodu wyszłoby Polsce na dobre? Myślę, że po pierwsze, czas rozważyć polexit, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska idzie w stronę państwa o charakterze federalnym, czyli jednolitego takiego państwa z jednym rządem, z jedną polityką zagraniczną, jedną polityką fiskalną. To grozi desuwerenizacją państw narodowych i w związku z tym Polska powinna szukać alternatywy, ale w odróżnieniu od części tych polityków w Polsce, którzy mówią polexit tu i teraz, natychmiast, w kolejnym roku czy w kolejnych latach, ja czy Partia Bezpieczna Polska mówimy, że najpierw Polska powinna zbudować politykę wielowektorową, stworzyć politykę wielowektorową, dać Polsce alternatywę, bo to nie jest tak, że my możemy się odciąć od Zachodu, czy oderwać od Zachodu, postawić mur i powiedzieć, że kończymy współpracę z Zachodem, bo to doprowadziłoby do załamania się całkowitego polskiej gospodarki, która gdzie jedna trzecia, czy, no powiedzmy, że jedna czwarta polskiego obrotu handlowego to jest wymiana z Niemcami. Czyli chodzi o import, czy jeżeli chodzi o eksport, to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że odcinamy się, prawda, ostrym nożem od Zachodu i nic nas z Zachodem już nie łączy. No nie. Polska musi szukać moim zdaniem alternatywy, prowadzić politykę mądrą, politykę wielowektorową i ja jestem wielkim zwolennikiem złożenia akcesu przez Polskę do grupy BRICS, czyli tej grupy państw, no założycielami było 5 państw, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, które się poszerzyły o kolejne 4 państwa 1 stycznia bieżącego roku. To jest wielka szansa cywilizacyjna dla Polski, włączenie się w koncepcję chińską nowego jedwabnego szlaku, w kontakty z krajami globalnego południa, to na pewno jest wielka szansa dla Polski, czyli dywersyfikacja bezpieczeństwa politycznego, dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacja wreszcie tego bezpieczeństwa szeroko rozumianego gospodarczego. I to jest, i mając alternatywę, można wtedy się decydować na taki ruch jak polexit, a moim zdaniem czas taki ostateczny powiedzenia, że no wychodzimy z Unii Europejskiej, będzie wtedy, jeżeli zapadną decyzje o przekształceniu Europy ojczyzn, czyli Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn, w państwo o charakterze federacyjnym. To było na początku. Tak. Drodzy Państwo, jeśli do tej pory nie mieliśmy Shadowbana, to po tej wypowiedzi na pewno już mamy, także polecajcie nasz program i naszą rozmowę indywidualnie. I pan Mati Hautmateki, czy nie żal panu utraty szerszego poparcia społecznego i współpracy choćby z Sebastianem Pitoniem na rzecz gadania ewidentnych głupot o Armii Czerwonej? Co z tego mogło ciekawego powstać? A tak, to wszyscy moi znajomi, którzy pana cenili, łącznie ze mną, przestali pana śledzić. Gratulacje. I oczywiście jest to sarkazm. No cóż mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o współpracę z Sebastianem Pitoniem, myślę, że absolutnie tutaj decyzja jednostronna i z nikim nieuzgadniana, a przynajmniej z nikim z polskiego ruchu antywojennego, a na pewno nie ze mną, Pitonia o odejściu z ruchu antywojennego, na pewno nie była podyktowana stosunkiem do Armii Czerwonej czy do okresu minionego. Nie była podyktowana, no bo wiemy doskonale, że Sebastian Pitoń jest w stałej kooperacji z Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, który regularnie składa kwiaty przy mauzoleum żołnierzy radzieckich i wiadomo, jaki ma stosunek do Armii Czerwonej, więc absolutnie tutaj nie chodziło o stosunek do Armii Czerwonej. W mojej ocenie odejście Pitonia z polskiego ruchu antywojennego, dodajmy, że odszedł sam i nikt za nim nie poszedł. Polski ruch antywojenny ma się świetnie, czego przykładem był duży marsz pokoju w Lublinie zorganizowany przez Polski Ruch Antywojenny.
był próbą rozbicia polskiego ruchu antywojennego. Dzisiaj co do tego nie ma nikt, ani w bezpiecznej Polsce, ani w polskim ruchu antywojennym, nikt nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, że Pitoń chciał rozbić ruch antywojenny, że czekał tylko na moment, na okazję, na pretekst. Ale dlaczego? Bo znaczy wiem, bo też miałam jakiś czas temu kontakt z Sebastianem Pitoniem, którego pozdrawiam. Wiem, że przynajmniej jeszcze niedawno chciał kandydować w Kościelisku, czy też szerzej, w wyborach samorządowych i... Znaczy, proszę zauważyć, że Pitoń po tym, jak wystąpił z polskiego ruchu antywojennego, niczego nie zbudował. To była sytuacja taka, że jednego dnia wieczorem, późnym wieczorem, około godziny 23, uzgodniliśmy, że powołujemy wspólnie nową partię polityczną o nazwie Bezpieczna Polska. I zgodził się na to i Sebastian Pitoń, i jego żona Monika. Rozmawialiśmy telefonicznie, natomiast kilka godzin później obwieścił Urbi et Orbi, że kończy współpracę z Leszkiem Sykulskim. A podał powód, czy nie? Nigdy nie podał tego powodu, nigdy nie skontaktował się ze mną, nigdy ze mną już więcej nie rozmawiał. Kiedy to było? Przepraszam. Dostał w maju ubiegłego roku, w maju 2023 roku. Natomiast nic nie stworzył. Nie stworzył swojej organizacji, nie stworzył swojego stowarzyszenia, nie stworzył swojej partii. Z tego co wiem, to nie działa w żadnej partii. No to wygląda tak, jakby między godziną powiedzmy 23, a tam godzinami późnonocnymi otrzymał jakiś telefon, może wizytę i ktoś mu zasugerował, aby spróbował zrobić rozłam. Nie wiem, co mu obiecano, czy miejsce na listach Konfederacji, czy pieniądze, czy coś innego. Natomiast faktem jest, że w polskim ruchu antywojennym, w partii Bezpieczna Polska, Pitoń jest traktowany jako rozbijacz, jest traktowany jako, można powiedzieć, osoba, no... Są takie opinie, że jest osobą po prostu zadaniowaną po to, aby rozbijać tego typu środowiska, inicjatywy pokojowe, no bo widać, że nie zrobił absolutnie nic, tak? Jest gadającą głową w internecie, nie działa w żaden sposób, ani nie stworzył partii politycznej, ani ruchu antywojennego. Jego działalność była wysoce szkodliwa po prostu w tym zakresie, no ale jak widać, nikt za nim nie poszedł, każdy zrozumiał, o co chodzi, że tutaj miał na celu po prostu rozbicie polskiego ruchu antywojennego, co się na szczęście nie udało. Mówi pan, że nikt za nim nie poszedł, ale to pytanie świadczyłoby oczywiście, że nie chodzi tutaj o szersze poparcie w sensie jakieś stworzenie jakiejś partii, ale już to pytanie świadczy o tym, że jakaś część osób, którzy wam sprzyjali, a potraktowało to odejście jako właśnie... coś, co miałoby świadczyć o tym, że nie zgadza się z pana poglądami. Pewnie, i ja bardzo jestem ciekawa. Pewnie tak, ale jeszcze tylko jedno zdanie. Myślę, że od tego czasu rzeczywistość to zweryfikowała. To znaczy widać, widać ilu subskrybentów ma Sebastian Pitoń na przykład na YouTubie, które jest jego głównym takim forum jakiejkolwiek w ogóle działalności. A widać, że od tamtego czasu około 30, może nawet 40 tysięcy subskrybentów przybyło na mój kanał. No to ewidentnie pokazuje, że kto tutaj więcej stracił, kto tutaj zyskał po prostu. A jednak wojna. Bardzo jestem ciekawa, co pan Sebastian, jeżeli nas ogląda na ten temat, sądzi. Ja pozdrawiam, a przede wszystkim pozdrawiam moje ukochane Kościelisko, moją Arkadię dzieciństwa. I pan Bartek, czy gość widzi podobieństwo między III Rzeszą i nieskuteczną polityką ustępstw pozostałych krajów wobec agresywnego kraju, a agresywną Rosją, Czeczenia, Gruzja, Ukraina i proponowaną przez niego polityką ustępstw i niemieszania się? Z racji, że gość będzie mówił coś o sprowokowaniu Rosji, to drugie pytanie. Narracja o prześladowanej społeczności rosyjskiej na Ukrainie, a prześladowania Niemców w Czechach czy w Polsce przed II wojną światową. I pytanie trzecie, czy będzie za pokojem w hipotetycznej sytuacji ataku Rosji na Polskę? Proszę się nie wykręcać, że sytuacja niemożliwa i czy będzie kolaborował? No to odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że już częściowo odpowiedziałem, że sytuacja historyczna jest zupełnie inna. Pamiętajmy o tym, że zdaniem amerykańskich naukowców, zdaniem amerykańskich badaczy stosunków międzynarodowych,
rozszerzanie NATO na wschód i agresywna polityka okrążania bazami NATO Rosji wpłynęła w sposób niezwykle istotny. Tej wiedzy nie mieliśmy jeszcze, jako mówię, jako zwykli obywatele, nie mieliśmy takiej wiedzy w grudniu 2021 roku, czy nawet w styczniu 2022, ale już dzisiaj wiemy, dzięki zresztą amerykańskim dziennikarzom z dziennika New York Times, o czym powiedziałem, którzy pod koniec lutego bieżącego roku pokazali jasno, że Ukraina została przekształcona przez brytyjskie i amerykańskie służby w swego rodzaju bazę działań wypadowych, wywiadowczych przeciwko Rosji. Aż 12 baz CIA i MI6 zostało stworzonych na Ukrainie. A pytanie, czy miało to jakieś znaczenie dla Władimira Putina? No moim zdaniem miało znaczenie. Ale w żaden sposób oczywiście ja nie potępiam. W żaden sposób nie wspieram i nie popieram i nie podpisuję się pod działaniami Rosji na Ukrainie, natomiast jestem w stanie zrozumieć Rosjan czy rosyjską politykę, biorąc pod uwagę doniesienia amerykańskich mediów czy czytając amerykańskie opracowania naukowe w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że ten przykład, który podałem, no gdyby tak się stało, że Meksyk chce przystąpić do rosyjskiego NATO, do ODKB, to myślę, że reakcja Stanów Zjednoczonych byłaby tak samo gwałtowna jak reakcja Rosjan. Więc to jest sytuacja absolutnie nieprzystająca do sytuacji w okresie międzywojennym. Tam pytanie o wojnę, o hipotetyczną wojnę polsko-rosyjską. Ja jestem polskim patriotą i nie mam zamiaru kolaborować z nikim, ani z Waszyngtonu, ani z Moskwy, ani z Berlina, ani z Tel Awiwu, ani z nikim innym. Nigdy nie współpracowałem z żadnymi służbami, ani zagranicznymi, ani polskimi. Także jestem polskim oficerem rezerwy. Jeżeli otrzymam kartę powołania, to się stawię w jednostce. Panie Emkowski, jaki ma plan Bezpieczna Polska, żeby zakończyć w Polsce chocholi taniec magdalenkowców od ponad 30 lat? Jest to na to jedno, tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie, zgodne z prawem i zgodne oczywiście z obowiązującymi obyczajami. Pokojowe oczywiście rozwiązanie, czyli opcja zero w służbach specjalnych. Wspomniałem o tym, pani redaktor zadała pytanie w pierwszej części naszego spotkania. Ja uważam, fundamentem programu Bezpiecznej Polski jest 20 postulatów, ale z tych 20 postulatów, gdybyśmy chcieli wyłonić te najważniejsze, to na pewno powiedziałbym o dwóch, czyli normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, ale na pierwszym miejscu właściwie powinienem powiedzieć opcja zero w służbach specjalnych. Uważam, że to, że nie było odcięcia się od służb PRL-owskich, że nie było stworzenia nowych, niezależnych służb, a że doszło do zresztą przedstawionego przez Instytut Pamięci Narodowej przejęcia aktywów polskiego chociażby wywiadu, ale także kontrwywiadu przez służby amerykańskie do podporządkowania PRL-owskich służb służbom amerykańskim. No to niestety mamy to, co mamy. Mamy sytuację absolutnego podporządkowania Polski interesom anglosasów, ale także niestety mamy do czynienia z pasem transmisyjnym chociażby marksizmu kulturowego do Polski. To wszystko idzie ze Stanów Zjednoczonych. Cała ta szkoła krytyczna, teoria krytyczna, postmodernizm został bardzo mocno rozwinięty w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj bardzo mocno infekuje przestrzeń akademicką, przestrzeń intelektualną w krajach europejskich, także w Polsce. Mówimy też o szkole frankfurckiej, rozumiem. Tak, szkoła frankfurcka jak najbardziej. Natomiast jeżeli patrzymy na służby specjalne, które w żaden sposób na to nie reagują, mimo iż widzą, że dochodzi do dywersji ideologicznej, że dochodzi do podmywania suwerenności kulturowej państwa polskiego, no to odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest taka bierność i właściwie neutralność służb, no jest właśnie taka, że nie doszło do opcji zero w służbach specjalnych. Zresztą widzimy sytuację, w której w mediach słyszymy, że złapano rosyjskiego agenta. Nawet jeżeli rozbito siatkę agentów, gdzie większość to byli Ukraińcy, to mówi się, że pracowali dla Rosji. Zadajmy sobie pytanie, proszę sobie, aby pani redaktor, czy szanowni państwo, szanowni widzowie, zadali sobie pytanie, kiedy ostatni raz państwo słyszeliście, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Kontrwywiadu zatrzymał szpiega izraelskiego, niemieckiego, amerykańskiego czy ukraińskiego?
Czy to ma oznaczać, że wywiady tych państw w Polsce nie szpiegują? Oczywiście, że szpiegują i to na potęgę. Natomiast mówi się tylko i wyłącznie o zagrożeniu rosyjskim, o ruskich agentach, ruskich onucach. To jest niestety wynik tego podporządkowania. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, czy wprowadzić demokrację bezpośrednią, czy obalić układ pomagdalenkowy, czy układ pookrągłostołowy, to nie będzie tego dopóki nie zrobimy opcji zero w służbach specjalnych. A niestety jest sytuacja dzisiaj taka, że w Polsce żadna partia polityczna, czy żadna koalicja, powiedzmy, polityczna, poza może jedną, nie chce opcji zero w służbach specjalnych. I to jest pytanie, dlaczego? W moim głębokim przekonaniu wynika to z zaszłości, z bardzo licznych powiązań ze służbami specjalnymi z jeszcze dawnego okresu, ale także tego współczesnego. A dzisiaj niestety mamy sytuację taką, że tylko Bezpieczna Polska, czy szerzej koalicja Głos Silnej Polski jest właśnie za opcją zero w służbach specjalnych. To takie pytanie z mojej strony o tą opcję zero, która może być kamyczkiem do ogródka, ale chociaż nie musi być. Jak pan sobie to wyobraża? Bo dla mnie jest to oczywiste, że pewnego rodzaju kontynuacja służb musiała się odbyć ze względu na to, że byli to ludzie, którzy posiadali ogromną wiedzę, ogromne kontakty i taka opcja zero, co wprowadzamy zupełnie nowych ludzi, też nie mając żadnej gwarancji, że ci nowi ludzie, którzy będą nawet zweryfikowani, nie będą mieli doświadczenia, a może po prostu wyczyszczą sobie tak karty, że będzie. Na ile to jest w ogóle taka idea fix z pana strony? Wie pani, to jest najczęstszy argument starych SBK-ów mówiących o tym, że nie da się zrobić opcji zero, bo właśnie bezpieczeństwo państwa. No jakoś w Czechach dało się. Jakoś w Republice Czeskiej się to dało zrobić. Jakoś Węgrzy nie podporządkowali swoich służb służbom amerykańskim i dzięki temu mogą robić politykę wielowektorową. Na Węgrzech była ciągłość, ale nie podporządkowano, bo ta kultura strategiczna była tam po prostu wyższa. Nie chodzi o opcję zero, tylko chodzi... Ale nie. Czesi pokazali dokładnie, że można to zrobić bardzo, bardzo sprawnie. W Polsce tego nie zrobiono i podporządkowano. Sytuacja jest absurdalna, że w Polsce łamie się konstytucję w świetle reflektorów, a o tym żaden dziennikarz się nie zachłysnął nawet, a ci, którzy się zaczęli na ten temat mówić, jakoś dziwnie przestali mówić o tym, że doszło do zdrady stanu, do stworzenia tajnego więzienia CIA w Starych Kijku, także brali udział w tym oficerowie, jeszcze ci nomenklaturowi, ale przerobieni oczywiście ci nowi na modłę tych starych. No to jest potężny dzisiaj problem. Jak to się dzieje, że Andrzej Derlatka, pułkownik w stanie spoczynku, były zastępca szefa agencji wywiadu, przez bardzo krótki czas także pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu, zaczyna atakować ludzi publicznie i mówić, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się zająć tymi, którzy mają inny pogląd na wojnę na Ukrainie. Andrzej Derlatka dokładnie to powiedział 16 lutego 2023 roku dla Gazety Finansowej w wywiadzie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się zająć Sykulskim, bo Sykulski ma inne zdanie, ma inny pogląd, ma swój pogląd. Pan Derlatka, ani żaden inny polityk, czy żaden inny dawny SBK, czy obecny bezpieczniak nie ma dowodów na żadną współpracę, bo nie może mieć żadnych dowodów na współpracę Sykulskiego z jakąkolwiek służbą specjalną, bo ja nigdy z żadną służbą specjalną nie współpracowałem. Problem tych ludzi polega na tym, że nie mają się do czego przyczepić, że nie mogą znaleźć mi żadnej kochanki, że nie mogą mi znaleźć żadnych lewych interesów, nie zapłaconych podatków, że nie mogą mi znaleźć żadnej współpracy z jakimiś służbami, ani dawnymi, ani obecnymi, więc szukają na siłę. Desperacja systemu, desperacja okrągłego stołu była tak wielka, żeby mi dokuczyć, żeby mnie szykanować po 22 lutego 2022 roku, że znaleziono jakiś haczyk prawny, że nie mam zarejestrowanego kanału na YouTubie w kraju
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I dlatego pan Maciej Świrski, były szef KRIT-u, przesłał mi takie, można powiedzieć, takie próbę zastraszenia, że mam zapłacić ponad 400 tysięcy złotych za kilka kanałów na YouTubie. No to jest absurdem, bo wiadomo, ta sprawa się oczywiście rozmyła, bo chodziło o zastraszenie osób niewygodnych. Witolda Gadowskiego zajście też został potraktowany. Wiemy doskonale, że w czasie, kiedy ja dostałem te pisma z KRIT-u, było zarejestrowanych bodaj 400 kanałów. Na kilkaset tysięcy istniejących polskojęzycznych kanałów w Polsce, na polskim YouTubie. 400 kanałów było zarejestrowanych i dziwnym trafem w tym czasie, kiedy na przykład Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu, mówi o tym, że Sykulskim powinno się zająć ABW, że trzeba coś z Sykulskim zrobić, zaczęły się szykany. Zaczęto mnie rugować z uczelni, zaczęto mnie szantażować, jakby chcąc ode mnie 400 tysięcy złotych za nie wiadomo co. Tak? Mamy sytuację, gdzie służby sobie na za dużo pozwalają w Polsce. I to jest ten problem. I Bezpieczna Polska mówi bardzo głośno i wyraźnie i będzie mówiła, bez względu na to, czy będziemy startować w wyborach, czy nie będziemy startować w wyborach, a mam nadzieję, że wystartujemy, to będzie mówiła opcja zero w służbach specjalnych. Pan już się, też pytanie już moje bardziej, pan już się dzisiaj czuje bardziej chyba politykiem niż te półtora roku temu, kiedy rozmawialiśmy. Jestem prezesem Zarządu Krajowego Partii Politycznej Bezpieczna Polska, wpisanej do rejestru partii politycznych pod numerem 458 i w takiej formie występuję tutaj. Nie występuję tutaj jako nauczyciel akademicki, tylko jako prezes partii politycznej. O! I pan, bardzo ciekawe pytanie. Pan Filip Rembiałowski, syn Wacława, pan tak wzdycha za każdym razem, jak pan odpowiada. Proszę herbaty się napić, a ja spokojnie czytam to bardzo interesujące, zresztą jak większość tych pytań. Panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, że z jakiegoś powodu władza w Polsce, w szczególności polityka międzynarodowa, należy do pana. Proszę wymienić konkretne decyzje, jakie powinniśmy wykonać. Wrócę do postulatu Bezpiecznej Polski, czyli do polityki wielowektorowej. Myślę, że jednymi z pierwszych decyzji byłoby wypowiedzenie umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Niestety ta umowa została podpisana na zasadzie wasala z seniorem, czyli można ją wypowiedzieć z dwuletnim okresem. Jest dwuletni okres wypowiedzenia, strasznie duży. Przede wszystkim stworzyłbym taką politykę zagraniczną, która by była polityką wielowektorową i polityką Polski jako kraju niezaangażowanego. Niezaangażowanego w, powiedziałbym, działania militarne. Absolutnie odeszlibyśmy od takiej polityki, którą obserwowaliśmy chociażby z prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy Polska wysyłała kontyngenty wojsk do Iraku, do Afganistanu, walcząc w cudzych wojnach. Zupełnie bez sensu i nikomu to nie było potrzebne. Znormalizowałbym relacje z Rosją i z Białorusią i to bardzo szybko. Kupowalibyśmy tani gaz, tanią ropę z Rosji. Benzyna byłaby po 3,80, a nie po 6,50. Spadłyby ceny żywności, spadłyby ceny gazu. Polski przemysł chemiczny rozwijałby się z odpowiednim tempem. Wiemy doskonale, jak istotny jest gaz ziemny dla polskiego przemysłu chemicznego. Polska wybudowałaby elektrownię jądrową, czy kilka elektrowni jądrowych, czy to z kapitałem francuskim, czy to z kapitałem rosyjskim. Myślę, że byłoby to korzystne dla wszystkich Polaków. Rozwijalibyśmy kontakty z grupą BRICS. Polska złożyłaby akces do grupy BRICS. Złożylibyśmy akces do koncepcji jednego pasa, jednej drogi Xi Jinpinga, do chińskiej koncepcji nowego jedwabnego szlaku. Polska rozwijałaby kontakty z Turcją, z Iranem, z krajami globalnego południa. Moglibyśmy złożyć akces także do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Polska byłaby, krótko mówiąc, krajem, który dyskontuje swoje położenie geograficzne. Byłaby hubem gospodarczym, a czyli nie byłoby to przekleństwem nasze położenie, tylko naszym. Skończylibyśmy z machaniem szabelką, z wygrażaniem przywódcom innych państw, a skoncentrowalibyśmy się na rozwoju gospodarczym. Zamknęlibyśmy takie projekty jak Międzymorze, Trójmorze, Trójkąt Lubelski, tego dziewiątka bukaresztańska, nikomu absolutnie nie służące. CPK. Jestem przeciwnikiem CPK.
Jestem przeciwnikiem CPK, uważam, że jest to projekt stricte wojskowy, biorąc pod uwagę rozmieszczenie sieci osadniczej w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy są skoncentrowani między Łodzią a Warszawą, czy większość Polski. Jest to ze szkodą moim zdaniem dla państwa polskiego, a na pewno dla polskiego bezpieczeństwa. W interesie państwa polskiego nie jest branie udziału w amerykańskich projektach infrastrukturalnych. No, patrząc na wypowiedzi chociażby generała Hodgesa, byłego głównodowodzącego sił NATO w Europie, no to widać, że CPK jest projektem stricte geopolitycznym czy geostrategicznym. No to, że Jacek Bartosiak był pierwszym prezesem CPK, no też nie jest przypadkowe. Wzięto człowieka, który nie był nigdy menedżerem tego typu projektu infrastrukturalnego. Owszem, jest adwokatem, ma doświadczenie jako prawnik, ale nigdy nie był stricte menedżerem projektu infrastrukturalnego na taką skalę. Ale wzięto człowieka, który jest po prostu w mojej ocenie propagandystą strategii amerykańskiej, czy propagandystą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czy Anglosasów. No i to pokazuje, w czyim interesie tak naprawdę powstał ten projekt CPK, któremu ja się osobiście bardzo sprzeciwię. Ja bardzo Państwa serdecznie odsyłam do poprzedniej naszej rozmowy z panem byłym prezesem CPK, panem Mikołajem Wildem i jego argumentami na ten temat. A nie na to. Jeżeli mówimy też o CPK, w pierwszej części Pan też mówił o Geralicji, wymienił Pan, i już teraz do końca nie pamiętam w bardzo ścisłym i konkretnie kwestii generała Andrzejczaka, który bardzo też pozytywnie się wypowiadał od strony militarnej na temat CPK. Teraz wiemy, że no, jest w jaki sposób osobą no, bardzo popularną ze względu na kanał Krzysztofa Stanowskiego. Co pan myśli, bo na temat wypowiedzi generała Andrzejczaka? Czekam, aż generał rezerwy Rajmund Andrzejczak potępi działania Izraela w Strefie Gazy. Podobnie czekam, aż Krzysztof Stanowski podejmie temat masakry narodu palestyńskiego w Strefie Gazy. Na razie tylko Rudolf tutaj widzę, chce podjąć ten temat. A takie pytanie z mojej strony, tak jakby przedłużające pytanie naszego widza. Jak pan widzi Polskę, czy widzi pan Polskę na przykład oprócz takiej właśnie tej wielowektorowości, czy wykorzystanie Polski jako kraju, który mógłby być negocjatorem i w kwestii wojny, i w kwestii w ogóle wszystkich jakby szerzej kwestii między Wschodem a Zachodem? To jest integralna część programu mojej partii politycznej, czy moich poglądów także. Uważam, że to jest, będąc hubem gospodarczym, będąc, celując w bycie mocarstwem gospodarczym, a nie w potrząsanie szabelką, odrzucając szabelkizm, odrzucając ten polski romantyzm, a koncentrując się na pozytywizmie, na realizmie, Polska miałaby szansę być mediatorem. No pytanie, dlaczego rokowania rozejmowe między Ukrainą a Rosją w latach 2014-2015 były w białoruskim Mińsku, Mińsk 1, Mińsk 2, a nie w Warszawie. No dlatego, że Polska nie jest traktowana jako mediator, ani nawet jako kandydat na mediatora, tylko jako agresywne państwo, będące no właśnie wasalem Stanów Zjednoczonych. I niestety, niestety tak dzisiaj jest, ale gdybyśmy od tego odeszli, prowadzili politykę pokojową, politykę, specjalnie użyłem tego określenia nawiązującego do konferencji w Bandungu, państwo niezaangażowane, kraj niezaangażowany, mielibyśmy taką wielką szansę być takim krajem, który jest łącznikiem, jest mostem, jest integratorem, jest między Wschodem i Zachodem, Północą i Południą, na osi nowego jedwabnego szlaku i nowego bursztynowego szlaku. I to jest coś, co gwarantowałoby Polsce pokój, prawdziwy pokój, no bo przecież jeżeli w Polsce krzyżowałyby się interesy Chin, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki, Iranu, Turcji, to kto miałby interes w tym, aby przekształcać Polskę w cmentarzysko, czy w pole bitwy?
tak? W przestrzeń wojny, przestrzeń wojenną. Natomiast tworzenie, włączanie się w działania agresywnego bloku polityczno-militarnego, próba drażnienia Rosji, próba budowania napięcia przez wypowiedzi nieodpowiedzialne polityków w Warszawie, no, powodują to, że mamy właśnie zagrożenie tego bezpieczeństwa, że Polska przestaje być bezpieczna. Tutaj przyszedł, proszę Państwa, do nas agent wpływu, myślę, że nie obcego wywiadu, ale ponieważ Rudolf jest kotkiem przed wielu laty uratowanym z okolic Zakopanego, myślę, że może być agentem pana Sebastiana Pitonia. A teraz, żeby już nie było żarty, bo są one bardzo poważne tematy. Czy polski rząd, pyta pan albo pani Einzak ze SOF, Boże Państwo, żebyście troszeczkę takie łatwiejsze dla mnie te niki mieli. Czy polski rząd, służby opłacają youtuberów, aby relacjonowali zgodnie z zatwierdzonym wzorem? Mam na myśli Zychowicza, Wolskiego, Lachowskiego, Lisowskiego, Meissnera i wielu innych. Wydaje mi się, że rząd nie odpuściłby takiej ważnej działki. Zwłaszcza oddziaływanie na młodszych mieszkańców kraju nad Wisłą, czerpiących wiedzę z internetu i będącym potencjalnym mięsem armatnim, wydaje mi się dla rządu konieczne. Czy na przykład tajemnicza fundacja Zarys, sponsorująca Zychowicza, nie jest przykrywką do przekazywania takich środków? No, wybaczy pani, wybaczą państwo, ale w tego typu, powiedziałbym, formułowanie zarzutów pod adresem konkretnych osób w przestrzeni publicznej nie dam się namówić, a na pewno nie publicznie. A na pewno nie publicznie z oczywistych względów, z ostrożności procesowej. Abstrahując od tych nazwisk, które tutaj padły, mogę powiedzieć ogólnie natomiast, że idea kształtowanego odbioru, która jest bardzo mocno rozwijana, jeżeli chodzi o teorię walki informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, ale także myślę, że w polskich służbach widać tutaj przeskok między rokiem 2014 a rokiem 2022. Moim zdaniem oczywiście influencerzy, wszelkiego rodzaju trendseterzy, że użyję tych anglojęzycznych określeń, są wykorzystywani. To jakby widać po działaniach chociażby brytyjskiego wywiadu czy amerykańskich służb. Tych agencji wywiadowczych jest całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych i widać, że wykorzystują działania w mediach społecznościowych, operacje prowadzone informacyjno-psychologiczne w mediach społecznościowych, ale widzimy to także po działalności ukraińskich służb, na przykład ukraińskiego wywiadu wojskowego, który prowadzi także bardzo takie, powiedziałbym, rozbudowane operacje psychologiczno-informacyjne. No przecież te opowieści w mediach społecznościowych o dzielnych obrońcach z Wyspy Węży, a to, że jakaś ukraińska emerytka słoikiem strąciła drona, tego typu rzeczy, taka propaganda, że Rosja już upada, że zwycięska armia ukraińska praktycznie niedługo wejdzie na terytorium Rosji, była sączona przez prawie dwa lata, całkiem spora część społeczeństwa, także bardzo wysokich rangom wojskowych, na przykład emerytowanych generałów, dało się na to nabrać. Byliśmy bardzo mocno infekowani taką właśnie też propagandą, którą tworzyły ukraińskie służby specjalne. Już wiemy z doniesień New York Timesa, że szkolone i mocno inspirowane, a kto wie, czy nie zinfiltrowane przez brytyjskie i amerykańskie służby, właśnie tego typu propagandą. I wydawało się, że Rosja, tak jak powiedziałem, upada na naszych oczach, a jest dokładnie na odwrót. Więc ten trend do wykorzystywania mediów społecznościowych jest. Cała afera Cambridge Analytica, wykorzystywanie Facebooka do profilowania osobowości jego użytkowników, do wpływania na preferencje wyborcze, jest znany, szeroko opisany i absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby w Polsce spora część influencerów internetowych była wykorzystywana, tym bardziej, że zadziwia mnie wprost, iż osoby nie mające poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych są z kamerami wpuszczane do jednostek wojskowych, kamerowany jest sprzęt, żołnierze, mamy tego liczne przykłady na YouTubie. No, obawiam się, że bez, że tak powiem, cichego nadzoru, przyzwolenia, a być może prowadzenia przez służby specjalne, byłoby to po prostu niemożliwe. Ja się też zastanawiam, bo pani jeszcze taka mi refleksja naszła, zapytała pani o generała Rajmunda Andrzejczaka. Pamiętam, jak generał Andrzejczak z honorami na salonach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyjmował
doktora Jacka Bartosiaka ze swoim zespołem, ludzi, którzy w mojej ocenie po prostu są pasem transmisyjnym propagandy, propagandy, prawda, za wielkiej wody i działają w mojej ocenie przeciwko polskiej racji stanu, mówiąc o tym, że wojna z Rosją jest nieuchronna, nieunikniona. Pytanie, czy generał Andrzejczak jest takim zwolennikiem pluralizmu takiego geopolitycznego, czy zaprosił drugą stronę kiedykolwiek, czy wykonano telefon do tych środowisk eksperckich, które nie chcą wojny z Rosją, albo mówią, że wojna z Rosją wcale nie jest nieunikniona, że wojny z Rosją można zapobiec wojnie z Rosją. Pytanie, czy generał Andrzejczak kiedykolwiek zadał sobie trud, żeby takich ludzi zaprosić? I pytanie, jak to się stało, że osoba bez poświadczenia bezpieczeństwa, a wiem, że Jacek Bartosiak nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, w każdym razie ze źródeł takich powszechnie dostępnych nie wiadomo, aby miał takie poświadczenie bezpieczeństwa, był przyjmowany w sztabie generalnym, z tego co wiem, to chyba na jakimś poligonie też byli obserwować z zespołem, na jakiej zasadzie się to odbywało i po co? Trudno mi powiedzieć. Pytanie od pana Andrzeja Skawy. Pierwsze pytanie dotyczy opcji zero, więc rozumiem, że już jeżeli pan nas słucha, to w jakiś sposób znalazł pan odpowiedź na to pytanie, tym bardziej, że ja też zadałam o to właśnie doświadczenie. Natomiast druga część pytania dotyczy, czy czytał pan najnowszą książkę pana Radziejowskiego Nowy Porządek Globalny i co pan sądzi o tezie, którą stawia autor, o tym, że żyjemy obecnie w świecie czterobiegunowym: Rosja, Indie, Chiny, USA. I do pani Moniki, rozmowy prowadzonej na poziomie, miło posłuchać, dziękuję. I pozdrowienia dla prowadzącej i pana doktora. Rozumiem, dziękujemy oboje. Książki pana Radziejewskiego nie czytałem, nie uważam tego człowieka za żadnego eksperta od spraw międzynarodowych, ani od geopolityki w szczególności. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję czterobiegunowości, jest to absurd, jest to bzdura. Żyjemy w świecie, który się policentryzuje, w świecie wielobiegunowym, wielu biegunów, a nie czterech. Już się naczytałem, nasłuchałem o różnego rodzaju trójkątach, czworokątach, wielokątach. Nie, nic z tego. Jest świat policentryzujący. Widać to jak na dłoni obecnie. Tego typu tezy są absolutnie fałszywe. Pan Kamil Stefański pyta. Biorąc pod uwagę, że rosyjskie zaawansowanie technologicznie, szczególnie w obszarze New Space, jest postrzegane jako ograniczone w porównaniu do Zachodu, jakie korzyści i możliwości może nam zaoferować obóz konsolidacji Euroazji, zwłaszcza w kontekście innowacji i technologii? Myślę, że to widać chociażby po rosyjsko-chińskim projekcie zagospodarowania przestrzeni Księżyca. To nie jest tak, że Rosjanie dzisiaj są jakimś krajem upadłym w dziedzinie technologii i tak dalej. No, kiedy polska prasa, polskie media głównego nurtu mówiły o tym, że Rosjanie wymontowują chipy z niemieckich pralek i lodówek po to, żeby budować rakiety, Rosjanie wysyłali swoje rakiety w kosmos, czy wysyłali po prostu satelity na przestrzeń okołoziemską. Dzisiaj są perspektywy budowy elektrowni jądrowej na Księżycu, projekt wspólny rosyjsko-chiński. Rosjanie mają ogromne technologie, jeśli chodzi o technologie kosmiczne, technologie wojskowe, technologie chemiczne i tak dalej. W związku z tym tutaj jest to ogromny transfer możliwy transfer technologii, podobnie jak z Chin. Patrząc na to, jak rozwija się dzisiaj potężna sfera innowacji, no to Chińczycy, patrząc na to, jaki zrobili skok, są w wielkim, że tak powiem, repozytorium tego typu technologii, więc współpraca z grupą BRICS to także transfer bardzo wysokich technologii, a pamiętajmy, że Polska się dezindustrializowała, nastąpiło odprzemysłowienie właściwie kraju, tak to możemy określić, o tyle, o ile jeszcze w latach 70., 80. wybudowano kilkadziesiąt fabryk, no to w III Rzeczpospolitej to bodaj fabryki roweru nie ma nawet, a tuż po wojnie istniała fabryka samochodów osobowych, dzisiaj Polska nie ma swojej nawet marki samochodu osobowego, więc o czym w ogóle my mówimy? Patrząc na to, co można się oczywiście można tak czy inaczej oceniać standard życia w Rosji, no ale jest to kraj, który posiada naprawdę ogromne technologie, posiada przemysł, potężny przemysł, tak jak mówię, i przemysł chemiczny, i przemysł elektrotechniczny, przemysł maszynowy, przemysł zbrojeniowy. Patrząc na Chiny, no to chyba dzisiaj nikt nie zarzuci, że nie mają innowacji. No mają i to w wielu polach są o wiele dalej niż Amerykanie. No tak, a u nas też pamiętam jedną z jakichś dyskusji
dotyczącej ekologii, że dzięki temu, że właśnie zlikwidowaliśmy znaczną część przemysłu, to o ileś procent też zlikwidowaliśmy emisję gazów cieplarnianych CO2. I będziemy już powoli kończyć. Tych pytań jest bardzo dużo, także będę chciała rzeczywiście, tak jak Państwu mówiłam i Pan nam obiecał, z czego się bardzo cieszę, żeby to przekazać i Pan odpowie. Pan, ale jeszcze chwilę, Piotr Biw. Czy emigracja jest jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie wrzucenia w tryby machiny wojenne? Nie. Takim skutecznym, moim zdaniem, sposobem na uniknięcie wepchnięcia Polski do wojny są mądre wybory polityczne. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze można podjąć odpowiednie decyzje. Myślę, że wybory 9 czerwca do Parlamentu Europejskiego będą bardzo istotnym głosem. Czy w Europie zwyciężą partie pokoju, czy zwyciężą partie wojny? Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że reprezentowana przeze mnie partia Bezpieczna Polska i koalicja Głos Silnej Polski są partiami antywojennymi, są ugrupowaniami, koalicją pokojową, propokojową i jeżeli nasi kandydaci znaleźliby się w Parlamencie Europejskim, to na pewno Głos Silnej Polski będzie bardzo, bardzo słyszalny w Europie. I tak prawie na koniec pan Paweł Bal. W związku z tym, co Pan mówi tak przeciwwojennie, czy planuje Pan zorganizować manifestację pod ambasadą Rosji w celu promowania zakończenia wojny na Ukrainie? No myślę, że na to pytanie już też odpowiedziałem. Myślę, że taką manifestację można byłoby także zorganizować przed ambasadą Stanów Zjednoczonych. Ale my wolimy organizować marsze pokoju po prostu centralnymi ulicami miast, apelując do Polaków, aby wywierali nacisk uprawniony, uzasadniony na posłów, na senatorów, na przedstawicieli w Sejmie i w Senacie, aby nie podejmowali tego typu uchwał, jak na przykład przedłużenie do czerwca bieżącego roku pomocy socjalnej dla Ukraińców, czy aby zahamowali po prostu te transporty wojskowe na Ukrainę, które są niczym innym, tylko dolewaniem oliwy do ognia. Czyli manifestacja pod ambasadą Rosji, uważa Pan, że jest co? Nieskuteczna, niewłaściwa. Myślę, że o wiele bardziej skuteczne i właściwe byłoby zaproszenie przez panią redaktor ambasadora Federacji Rosyjskiej i ambasadora Ukrainy obok siebie i zorganizowanie takiej debaty propokojowej, antywojennej, aby każda ze stron mogła przedstawić swoje argumenty, a żeby nasi szanowni widzowie wyciągnęli sami wnioski. Myślę, że sytuacja jest taka, że żaden z panów ambasadorów nie przyjąłby takiego zaproszenia i jak najbardziej to rozumiem ze względu tego, że są ambasadorami swoich krajów, które są teraz w stanie wojny. Choć oczywiście symbolicznie mógłby to być pierwszy krok do tego, żeby w Polsce było miejsce na rozmowy negocjacyjne, ale to oczywiście takie plany. Na koniec zupełny, bo tutaj już Panu przekażę, są bardzo długie pytania, bardzo interesujące. Myślę, że znajdzie Pan tutaj co najmniej na jeden program, żeby na te pytania odpowiedzieć. A tak bym zakończyła, przepraszając jednocześnie tych Państwa, którzy dzisiaj się nie doczekaliście tej odpowiedzi, ale tak jak Pan obiecuje, to chciałam, ponieważ w pierwszej części mówiliśmy o tym liście ze strony Polonii polskiej, amerykańskiej, które zostały do polskiego rządu jako takie, że nawet przeczytam, część. Wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana. I jeden z naszych, przynajmniej moich na pewno,
ulubionych patronów, którym nie mogłam się porozumieć, czy będzie chciał, żeby z nazwiskiem powiedzieć, ale napisał tak. Jest to jak najbardziej słuszne stanowisko członków Polonii. Podpisów pod tym oświadczeniem będzie przybywać. Nikt z Polaków, bez względu na miejsce osiedlenia, nie powinien godzić się na wciągnięcie Polski do tej czy innej wojny. Jaka była odpowiedź pana ambasadora Nagierowskiego? Co pan na ten temat sądzi? Ja się nie zgadzam z panem ambasadorem Magierowskim. Gdyby pan mógł powiedzieć w kilku słowach, co powiedział? Wiemy, że się odciął jakby od tego listu i to dosyć jednoznacznie. Powiedział, że tylko część Polonii, a jednak zdecydowanie większość popiera. Tak, to jest próba dzielenia Polonii. To jest próba dzielenia Polonii. Pan ambasador wyszedł z butów ambasadora, a wszedł w buty, można powiedzieć, propagandzisty i takiego propagandzisty prowojennego, żeby nie powiedzieć podżegacza. Myślę, że... Ale przedłuży mu to na pewno kadencję. Myślę, że oczywiście, że pan ambasador Magierowski chyba dobrze zrozumiał mądrość etapu, że ta mądrość etapu każe mówić hasła prowojenne, a nie propokojowe. Przedstawiciele Polonii napisali świetny list, podpisuję się pod tym listem, popieram tezy w nim zawarte. NATO przestało być sojuszem obronnym, stało się bardzo agresywnym sojuszem polityczno-militarnym, który jest instrumentem, powiedziałbym, w rękach waszyngtońskich polityków. I gdyby NATO było sojuszem pokojowym, to dzisiaj Federacja Rosyjska byłaby w NATO. Bo jakoś wszyscy zapomnieli o tym, że w latach 90. były propozycje włączenia Rosji do NATO. Żylibyśmy zupełnie innej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, a nie w sytuacji takiego ogromnego napięcia. Dlatego dzisiaj trzeba mówić nie o wojnie, a o pokoju, o jak najszybszym zakończeniu wojny na Ukrainie i o tym, co podjął zresztą Siergiej Ławrow 17 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, 2021 roku, czyli o budowie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. No bo chyba trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że nowa architektura, że bezpieczeństwo w Europie będzie ekskluzywne. To znaczy, że tylko ci, którzy są za Stanami Zjednoczonymi, będą bezpieczni, a cała reszta ma podlegać jakiejś presji ze strony NATO. Czyli takie, jak widzieliśmy to w roku 1999 przy bombardowaniu Jugosławii, kiedy amerykańskie samoloty i sojuszników amerykańskich bombardowały szpitale, przedszkola, elektrownie, obiekty infrastruktury cywilnej. Zginęło około 2000 cywilów, w tym kobiety i dzieci, i o tym oczywiście dzisiaj nie ma winnych, tak? Dzisiaj te osoby są absolutnie bezkarne, które dopuszczały się tego typu zbrodni. W związku z tym warto pomyśleć o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, która będzie, jak to się teraz, to jest modne słowo, inkluzywna, czyli będzie włączająca. No trudno sobie dzisiaj wyobrazić, tak jak powiedziałem, bezpieczną, pokojową Europę bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. Nie ma takiej możliwości geopolitycznej. Natomiast jeżeli ktoś bardzo się wyrywa na wojnę, są różnego rodzaju podżegacze wojenni, którzy chcieliby właśnie wdeptywać prezydenta obcego państwa w ziemię, no to przecież mogą zaciągnąć się do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie, jechać na front do Donbasu czy gdziekolwiek indziej i zmierzyć się, zmierzyć swoje siły. Natomiast ja absolutnie mówię, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę, nasze dzieci, nasi bliscy mają być po prostu bezpieczni, żyć w bezpiecznej i dostatniej Polsce. Bardzo panu doktorowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. I oczywiście tak, dziękuję państwu za uwagę, czekam na państwa komentarze. I oczywiście też dziękuję naszym patronom, Stanowi i Barbarze Zadrożny, również patronom z Patronite i tym, którzy wspierają bezpośrednio na YouTubie. No i też dziękuję ofiarodawcy tych pięknych kwiatów, które za nami z tyłu są. Był tutaj kot Rudolf jako przedstawiciel fauny, a z tyłu mamy florę już wiosenną. Dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.